No i to nad tym pracował, opowiadał o tym, że przede wszystkim te ciosy na korpus były szlifowane przed tym pojedynkiem, bo one odbierają rywalowi oddech, bo tymi uderzeniami Wołczecki już na zawodostwie nokautował. 7 lat starszy Argentyńczyk, też 5 cm wyższy i nieco lżejszy, 72,700. Z kolei Polak 73,550. Walczą w umownym limicie, nieco więcej od limitu kategorii średniej, w limicie 74 kg. Długi lewy prosty na dół Wołczeckiego, no i Veron tym razem odpowiada prawym. No Veron to takie sportowe nazwisko, pamiętam takiego pomocnika, Juan Sebastian Veron. Kiedyś na boiskach piłkarskich czarował. Tak, bo nawet ojciec Verona też grał znakomicie w piłkę, także tak. Tak. Czarowniczka pseudonimu Verona, tak? Zobaczymy, czy ten będzie czarodziejem, raczej nie. Ale to jest solidny test, wydaje mi się. Na szóstą walkę naprawdę nie można mieć absolutnie żadnych zastrzeżeń. Wołczewski pierwszy zawodowy pojedynek stoczył we wrześniu 2020 roku w Tarnowie. Wygrał w pierwszej rundzie. Później kończył walki w drugim starciu, wygrał jedną na punkty z Mytro Bogdanowem. Następnie znów druga runda i ta ostatnia walka w Łyskowie z Siergiejem Huliakiewiczem wygrana w drugim starciu. Nie forsuje tempa, tutaj trener Wroński również regularnie podpowiadający Wołczeckiemu. Przyjmuje spokojnie na rękawice te sygnalizowane ataki Verona. Mateo Damian Veron mieszka w Madrycie, ale jego rodzinna miejscowość to Tigre. Można powiedzieć części Buenos Aires. Uwaga, bo ten prawy był niebezpieczny Verona. Troszkę zlekceważył Argentyńczyka w tej akcji Wołczecki. Argentyńczyk w tym roku już walczył 21 stycznia. Przegrał walkę niejednogłośną decyzją sędziów z Osmarem Gustavo Dominguezem Chamorą. Teraz szukał prawego podbródkowego Wołczecki. Jeszcze ten firmowy lewy hak na wątrobę nie został uaktywniony, ale to na pewno nastąpi w tej walce. No też trzeba przyznać, że dobrze fizycznie wygląda Wołczecki. Tak jakby z walki na walkę coraz mocniejszy był. Jeżeli chodzi o te walory właśnie przygotowania fizycznego, ostatnie sekundy pierwszej rundy. No teraz cios na cios. Do tego pojedynku Wołczecki trenował m.in. w Berlinie i tam sparował z Williamem Skulem. To jest Kubańczyk niepokonany w 18 walkach i z Vincenzo Gualtierim niepokonanym z kolei w 20 walkach. To podobno były bardzo owocne dla niego sparingi. Ja wcześniej przecież miał okazję boksować treningowo z Polakami, Damianem Jonakiem, Maciejem Suleńskim, Mateuszem Trycem, Markiem Matyją, Kamilem Szeremetą czy Robertem Parzęczewskim. Czyli już jak na tak młody wiek, to naprawdę w zasadzie całe polskie podwórko miał okazję zwiedzić Wołczecki. W październiku 2018 roku Veron walczył na pełnym dystansie 10 rund, przegrywając na punkty z Dawidem Zegarą. Tenże Zegara ostatnio walczył tydzień też. Już we wtorek wielki mecz reprezentacji Polski ze Szwecją, awans na mundial. Transmisja oczywiście w telewizji polskiej. Wszyscy na to czekamy w dużym napięciu. No, trzy ciosy Verona lewą ręką. Widzimy, że zaczyna się Argentyńczyk jakby rozwijać. No, dobry cios teraz pod lewy łokieć Argentyńczyka. Odczuł to z całą pewnością Veron. No, tak dość nerwowo zareagował zresztą na to uderzenie Wołczeckiego, jakby czuł respekt do siły Polaka. Tak, próbuje wydłużać dystans i tam sam też próbuje szukać tutaj miejsca pod łokciem, pod prawym łokciem Wołczeckiego, ale nie znajduje, bo te ciosy bite w okolicy wątroby są blokowane. Miał być lewy prosty i jest lewy prosty, który spycha teraz Verona w kierunku lin i sprytnie bijąc na dół. Ale odnoszę wrażenie, jest zbytnio rozluźniony Veron. O, teraz niewiele brakowało, by urwał linę tym ciosem.
No tutaj za szeroko oczywiście garda. I przed ramieniem w zasadzie uderzył Veron. No Veron też oddaje ciosy, bo doskonale wie, że jeżeli stałby się pasywny, to byłby łatwym celem do egzekucji dla Wałczeckiego. A dziwo, to on ma inicjatywę teraz, ale znów teraz wyprostował go Wołczewski prawym podbródkowym. Ale Wołczewski dzisiaj pokazuje nam takie oblicze właśnie chłodne, w którym czeka na błąd rywala i stara się te błędy boleśnie dla przeciwnika wykorzystywać. Zero w zasadzie furiactwa. Nie ustrzegł się tego ciosu, po którym wylądował na deskę. Taka łatka solidnego journeymana mogłaby być przyklejona do pleców Verona. No i uparcie szuka tam tego miejsca, liczy na to, że podniesie troszkę wyżej prawy łokieć. Ach, teraz było niebezpiecznie. No, przyjął, oddał. Taka taktyka, która zawsze sieje grozę. Ale potrafi się faktycznie ślizgać między ciosami Veron. No właśnie, może ta akcja z bloku, a więc zaprosić Verona, przyjąć na bloki z bloku, odpowiedzieć mogłaby tutaj poskutkować. To już jest końcowa faza czwartego starcia, jeszcze 25 sekund. O, uwaga, znowu zryw Verona, ostatnie sekundy czwartego starcia. W ringu punktować będą Arkadiusz Małek, Przemysław Koszumański i Eugeniusz Tuszyński. Tak, kiedy bije na głowę, kiedy tak się nastawia na to uderzenie Wołczewski, to Veron wie, co go czeka i wówczas potrafi się przed tym obronić. To jest zbyt doświadczony zawodnik, żeby go złapać na jakiś prosty błąd. Tak, szuka tutaj różnych sposobów Wołczewski, między innymi ten lewy podbródkowy, który oglądaliśmy przed chwilą. Teraz troszkę więcej luzu. W ciosach Argentyńczyka ostatnie sekundy piątego starcia. No i to jest taka runda, w której próbował otworzyć puszkę, ale nie wiedział jak Wołczewski. Trochę tak jak czasem ze słoikiem, prawda? Siłujemy się i do zakończenia walki. Wcześniej przecież był u niego charakterystyczny, zmienił na moment pozycję na Mańkuta, ale wraca już do pozycji praworęcznej. No i kolejny prawy, ale było odchylenie, zamortyzował to uderzenie Veron. No i 30 sekund, proszę Państwa, do końcowego gongu. No dobry test dla Wołczewskiego. Wygląda na to, że 6 rund zostało, kilkanaście sekund, a więc raczej nie zakończy tej walki przed czasem. O proszę, rozwija się Veron, odchylił się minimalnie przed tym ciosem Wołczewski. Niepotrzebne są takie akcenty. O, teraz głowę by chciał urwać Wołczewski, no, a sam został trafiony. No. Ale powiem tak, nie była to najlepsza walka Wołczewskiego, taka no, jest prawda. Widzieliśmy lepsze. Tak, brakowało mu na pewno szybkości, miał kłopoty z dystansowaniem. No, wiele tutaj było problemów w tej walce. Oczywiście to też jest wynik, jak mówiłem, tego doświadczenia jeśliwskiego boksu Argentyńczyka, ale spodziewałem się mimo wszystko jednak lepszego Wołczewskiego. No, był jeden przebłysk. Arkadiusz Małek, 60-53. 60-53. Sędzia Przemysław Moszumański, 59-54. 59-54. Sędzia Eugeniusz Tuszyński 57-56. 57-56. Jednogłośną decyzją sędziów ten pojedynek wygrywa Rafał Wołczewski! No, dużo rozbieżności, jeśli chodzi o punktację, bo pomiędzy punktacją 60-53 a 57-56, no to jest przepaść.
No, 57-56 wskazuje, że dosłownie o włos Wołczecki wygrał tę walkę. Gdyby nie knockdown? Tak, gdyby nie knockdown, to byłby kłopot. Zdaniem sędziego...